Kwiaty stanowią niezaprzeczalny cud natury. Wyróżniają się zarówno wyglądem, jak i zapachem. Ich różnorodność jest ogromna. Kwiaty znajdziemy w niezliczonej liczbie barw, kształtów oraz zapachów. Za pomocą zgrabnego bukietu możemy powiedzieć: kocham cię, dziękuję czy przepraszam. Warto więc wybrać się dziś do kwiaciarni, by podarować mamie najpiękniejszą kompozycję. W tak wyjątkowym dniu chcemy podarować naszym mamom prezent, który odzwierciedlałby naszą wdzięczność i szacunek. Bez względu na nasz wiek i na wiek naszych mam, kwiaty zawsze wydają się stosownym podarkiem. A jakie sprawdzą się w tej roli najlepiej? No ja tradycyjnie, jak co roku, chcę polecić kwiaty cięte. To jednak jest taka naprawdę wyjątkowa okazja, żeby podziękować mamie za dobroć, za serce, za opiekę. Więc myślę, że te kwiaty cięte to są takim symbolem miłości, pokazanie szacunku. Więc u nas króluje goździk kamienny, jak co roku. Także polecam jak najbardziej. Miło by było, gdybyśmy po prostu znali ulubione kwiaty naszych mam i te właśnie kupowali z okazji Dnia Matki. Odpowiedź na pytanie, jakie kwiaty dla mamy są najodpowiedniejsze, nie musi zatem wynikać z tradycji. Kupujmy naszym mamom ich ulubione kwiaty. Myślę, że wszystkie kwiaty są symbolem miłości do matki. No mamy róże tradycyjne. Mamy właśnie goździka kamiennego, który u nas akurat króluje, ponieważ bardzo długo utrzymuje swoją świeżość i ładnie wygląda, więc bardzo go polecamy i promujemy. No i oczywiście też jak co roku mamy kwiatki doniczkowe, takie, które można postawić w domu, czy nawet zasadzić na ogrodzie, czy postawić na balkonie. Jeśli nie kwiaty, to każda mama z pewnością ucieszy się z drobnego upominku. Jeśli nie kwiaty, no to tradycja, poduszki, kubeczki, torby na zakupy, żeby mama się nie przepracowała. Takie raczej standardowe prezenty, takie od serca do użytku. Ale kwiatek czy drobny prezent to tylko symboliczny gest. Dla mam najważniejsze jest okazywanie uczuć i to nie tylko dziś, ale każdego dnia.